Jak ustalić cenę produktu w ofercie jednorazowej? Jestem Łukasz Dominikowski z Bitainsy. Odpowiem Ci na to pytanie właśnie, jak ustalić sobie cenę produktu w ofercie jednorazowej. Mamy na myśli tutaj taką ofertę jednorazową, którą wyświetlamy subskrybentowi zaraz po zapisaniu się na listę adresową, czyli komuś, kto jeszcze nie za bardzo nas zna, dopiero się zapisał na tę listę adresową i dajemy mu 15 minut na podjęcie jakiejś decyzji zakupowej. To też ta cena tego produktu, który sprzedajemy, no nie powinna być zbyt wysoka. Ona nie powinna stanowić jakiegoś wielkiego oporu. To powinna być taka cena, aby można było podjąć decyzję zakupową właśnie w ciągu 15 minut. Gdybyś zrobił zniżkę jakiegoś Twojego super kursu z 3000 na 1500, no to jest bardzo, bardzo atrakcyjna oferta, ale za 1500 raczej nie kupuje się produktu w ciągu 15 minut i to jeszcze od gościa, którego za bardzo nie znamy, więc bardziej bym tutaj celował w jakieś niższe stawki. Gdzieś tak się przyjęło, że w takich lejkach ustawia się tą cenę maksymalnie gdzieś tam na 100 zł, często też połowę tego, czyli jakieś tam 47, a nawet i mniejsze ceny. Ważne, aby ta cena to była naprawdę, naprawdę prawdziwa okazja, żeby ten subskrybent, użytkownik, żeby on wiedział, że to jest prawdziwa okazja, zarówno pod kątem ceny i tego, że jest ograniczony czas, że ta okazja już się nigdy nie powtórzy, że już nigdy tego produktu nie będzie w stanie kupić w takiej mega atrakcyjnej cenie. Warto też sobie zadać pytanie, na czym Ci zależy? Czy chcesz zarobić na swojej ofercie jednorazowej? Czy opcja druga? Może chcesz mieć jak najwięcej płatnych klientów, choćby po jakieś 9 zł. Musisz sam sobie na to odpowiedzieć. A też jest fajną koncepcją ustalenie sobie z góry jakiegoś przychodu. Załóżmy, że chcesz sobie zarobić na ofercie jednorazowej 1000 zł, choćby nie wiem co. I mając tą kwotę gdzieś tam w celu, możesz sobie teraz ustawiać to, jaką powinieneś wybrać cenę, analizować jaką masz konwersję, modyfikować tą cenę, ulepszać ofertę, żeby mieć wyższą konwersję, może kierować inny, lepszy ruch i różne działania ciekawe wykonywać, żeby właśnie ten cel osiągnąć. To też jest bardzo fajna opcja, bo co z tego, że będziesz miał, nie wiem, 20% konwersji na takiej ofercie, jak sprzedać się tylko jeden produkt na przykład za 200 zł. Czasem lepiej mieć niższą konwersję, a zarobić więcej pieniędzy. Z drugiej strony jednak czasem lepiej jest sprzedać jeden drogi produkt czy dwa i mieć niższą konwersję, niż sprzedać tam kilkanaście produktów po 9 zł. A jeśli nie do końca wiesz, jak do tego się zabrać, jak tą ofertę przygotować, jak dobrać produkt, to tutaj pod wideo jest link do e-booka, możesz tego e-booka pobrać za darmo. Tam się właśnie dowiesz, jak wybrać produkt, jak przygotować ofertę, jak ustawić te przekierowania, co powinno się znaleźć na skutecznej tej stronie sprzedażowej, ofertowej, aby właśnie cały ten lejek, cała ta oferta była jak najbardziej skuteczna.